dniach 18 i 19 grudnia tego roku odcinek Alei Piłsudskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Świętego Antoniego, czyli skrzyżowaniem, które właśnie pokonałem, a skrzyżowaniem koło zajezdni. Ten odcinek Alei Piłsudskiego był zamknięty, jak widzimy choćby po autobusie przede mną. Objazd tego odcinka był wyznaczony właśnie przez ulicę Świętego Antoniego, przez ten odcinek równoległy do Alei Piłsudskiego. Ja tutaj tylko przypomnę o obowiązującej prędkości, czego na przykład kierujący autobusem przede mną no nie wziął pod uwagę, kierujący za mną również. Ja sam jadę troszkę więcej aniżeli obowiązujące 20, a jak widać wielu kierowców ma te prędkości po prostu za nic. Dopiero tutaj od skrzyżowania z ulicą Laski możemy się swobodnie rozpędzić do 50 km na godzinę. No i skrzyżowanie z Świętego Antoniego, wyłączona sygnalizacja wraz z nakazem jazdy w prawo, czyli nie ma możliwości przejazdu przez skrzyżowanie na wprost, chcąc jechać do ulicy Świętego Antoniego w kierunku Pogorii, musimy dojechać do ronda pod S1, tam zawrócić i pojechać w prawo. Analogicznie, chcąc pojechać w Świętego Antoniego, jadąc od czy w kierunku Lasek, jadąc od Huty Katowice, musimy jechać albo najpierw przez Kasprzaka, albo dojechać do skrzyżowania koło Intermarsze i tam zawrócić. A tak się jechało w kierunku Huty od strony Pogorii, od ulicy Świętego Antoniego, tak, pieszą, no, przechodź. Jak widzimy, również jest nakaz jazdy w prawo, jest znak stop. Tak, tutaj nikt nam tym ruchem nie kieruje, więc tutaj oczywiście obowiązek zatrzymania na stopie mamy, czyli sytuacja nieco inna aniżeli z drugiego kierunku, gdzie przecież tam mamy kierującego ruchem, który nam wydaje polecenia, wobec tego z tamtej strony oczywiście na tym stopie nie zatrzymywaliśmy się. No i jadę do skrzyżowania koło Intermarsze. Przy okazji można zobaczyć, jak postępują prace na jezdni po mojej lewej stronie. To jeszcze jakieś wylewanie asfaltu. Była mowa, że dzisiaj mamy czwartek, już będzie tutaj malowanie. No podejrzewam, że malowanie będzie się odbywało jutro albo już po weekendzie. Wy w momencie, kiedy widzicie ten film, już o tym wiecie, czy to malowanie jest, czy też tego malowania jeszcze nie było. Tutaj oczywiście przejeżdżałem przez przejazd dla rowerów. Rowerzysta z prawej strony ma znak stop, za czym wjedzie na przejazd, za czym wjedzie na jezdnię. Natomiast rowerzysta z lewej strony tego znaku nie ma, więc temu rowerzyście od lewej strony jadącemu na wprost, no, wypadałoby jednak ustąpić również.
znowu przed nami to, co już widzieliśmy, skrzyżowanie z ulicą Laski. Poprzednio o tym nie wspomniałem, natomiast jak zdjęto próg zwalniający, a zdjęto pewnie ze względu na ten objazd i na wymogi dotyczące chociażby progu zwalniających i autobusów, bowiem tutaj progi, był po prostu próg na całą szerokość jezdni, a takich progów nie może być w miejscu, gdzie jeżdżą autobusy, to również można by zdjąć tą 20, albo ją można by było zastawić. Tego nie zrobiono. No a teraz nam zanikł tutaj pan kierujący ruchem, czyli w teorii no powinienem tak naprawdę tutaj, a nie, jest pan kierujący ruchem. Pieszych na przejściu oczywiście puszczamy. Skręcam w drogę sprzeczną bez względu na to, czy z drogi z pierwszeństwem na drogę podporządkowaną, czy z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem. Pamiętamy, skręcamy w drogę poprzeczną, ustępujemy pieszym. Natomiast to obowiązywało tylko przez 2 dni, w środę oraz w czwartek. Na dzień dzisiejszy droga jest już otwarta, zresztą zobaczmy sami, jak ona wygląda. Czyli na 22 grudnia ten odcinek pomiędzy skrzyżowaniami ze świętego Antoniego wygląda właśnie tak. Myślałem, że tutaj tamto nagranie realizowałem w czwartek, myślałem, że w piątek, może przez weekend będzie tutaj odbywać się malowanie linii. Jak widać, malowanie linii będzie się odbywać tuż przed świętami, a może nawet dopiero po świętach. Na dzień dzisiejszy mamy tutaj 2 niewyznaczone pasy ruchu, czyli nie mamy obowiązku trzymać się stricte tego prawego pasa. Możemy sobie jechać tak mniej więcej środkiem drogi. Zauważcie, po prawej stronie zbieram tam co chwilę jakieś kamyczki tego typu rzeczy, tak więc jak ktoś wam tutaj mówił, że w tym momencie macie jechać przy prawej, macie się trzymać prawej strony, to zapraszam wtedy taką osobę, która to mówi, do kodeksu, by sobie dokładnie ten kodeks przeczytała. W miejscu, gdzie mamy pasy ruchu niewyznaczone, nie mamy obowiązku jazdy prawym pasem ruchu. Natomiast ja już jestem na ulicy Świętego Antoniego. Skręciłem tuż przed skrzyżowaniem z sygnalizacją w prawo. Po mojej lewej stronie skrzyżowanie z ulicą Laski przede mną. A ja jadę drogą właśnie ulicą Świętego Antoniego, miejscem, gdzie właśnie przez środę i czwartek prowadzony był objazd od Intermarché do zajezdni w związku z zamknięciem tej jezdni, którą przed chwilą żeśmy sobie pokonali. I ciekawy jestem, bowiem na ten czas tutaj normalnie były progi zwalniające, zresztą jak widać oznakowanie w dalszym ciągu jest, natomiast no progów na nowo nie założono. Jestem przekonany, że progi zostały zdjęte tutaj w związku z objazdem, bowiem tego typu progi, jak tutaj był zastosowany, nie mogą być zastosowane na drodze, po której jeżdżą autobusy. Na takiej drodze stosuje się takie progi, które autobus nad którymi przejeżdża. Dlatego tak też rozumuję, że te progi zostały tutaj zdjęte
celowo, że taka była celowość tego działania. Nie wiem, być może tych progów tutaj wcześniej nie było, na ten temat nie będę się wypowiadał. Natomiast chciałem tutaj przejawę tylko zobaczyć. Na dzień dzisiejszy progów nie ma, a oznakowanie jest i wprowadza tylko to oznakowanie niepotrzebny zamęt.